Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Puchar Świata 2021 i Radosław Wojtaszek spotkał się z Mistrzem Świata Magnusem Karlsenem. Jest to pierwsza partia rozgrywek między nimi i zapraszam serdecznie do analizy. Zresztą rzadko kiedy polski szachista gra z Mistrzem Świata, więc no, obowiązkiem jest oczywiście przeanalizowanie tej partii, która była niezwykle ekscytująca. Naprawdę działo się tutaj bardzo Wiele. Zapraszam serdecznie. D4 tym ruchem zaczął Radek Wojtaszek. Skoczek F6, posunięcie C4, E6. Może to być obrona Niemcowicza, jeżeli na przykład zagramy skoczkiem na C3 i goniec zagra na B4, lecz Radek tutaj zagrał posunięcie G3, czyli gra tutaj. Otwarcie katalońskie, tak zwane D5. Z tego co wiem, dosyć solidny debiut. Goniec na G2 i goniec na E7. Czyli standardowo tutaj Mistrz Świata wyprowadza sobie. Pionki i figury, tak jak to bywa zwykle w normalnym gambicie hetmańskim ze strony czarnych skoczek zagrywa na F3 roszada, chowamy od razu króla, oczywiście tu się robi to samo. No i teraz takie posunięcie, mnie na przykład nieco zaskoczyło, ale jest to logiczny ruch na pewno, który tutaj zagrał Magnus, jest to posunięcie A5. Ruch taki powiedzmy, no troszkę osłabia, powiedzmy pole B5, ale. O co chodzi? Przede wszystkim łapimy przestrzeń troszeczkę, tak mi się wydaje. W każdym razie, no wiecie, szachy teraz są tak skonstruowane, że jeden ruch może przeczyć się w ogóle ogólnym zasadom. Różnie to bywa, no weszły komputery. Trzeba próbować się dostosować. No, i teraz tak: Posunięcie A5 oczywiście zagrane. Tutaj Radek odpowiada logicznie, bardzo ładnie. Hetman C2 oczywiście wspomagamy pionka. Tutaj czasami można przeszykować wieżę na D1. Tu taki myk z tą wieżą D1 jest taki, że jak czarne będą chciały w przyszłości grać pionkami do przodu, no to po każdym wybiciu otwiera się linia, oczywiście, rentgen z Hetmanem. Ale to już dalekowzroczna powiedzmy tutaj opcja. C6 ze strony Mistrza Świata. I zobaczcie, tak. Naprawdę te figury jeszcze nie zostały dobrze wyprowadzone, ale to jest kwestia naprawdę kilku posunięć. Skoczek zagrywa na d2, no i posunięcie b6. I już widzimy, że ten goniec ma opcję na b7, na a6. Skoczek może iść na d7 lub na a6. Jest, są możliwości w każdym razie. No i teraz Radosław Wojtaszek zagrywa e4. Bardzo logiczne posunięcie. Wygląda to niezwykle dobrze u białych. Centrum silne, wszystko się trzyma. Dalej, figury można wyprowadzać w sposób myślę, że swobodny. No, Mistrz Świata spokojnie tutaj. Goniec B7. Zobaczcie, koncentruje się też na wzmocnieniu centrum. I wieża zagrała na D1. To, co wcześniej już mówiłem, to jest na pewno dobre posunięcie. Ale tutaj kuszącym zagraniem na pewno jest ruch E5, tylko że skoczek po prostu idzie sobie na D7. Oczywiście. No, nam się to teraz łatwo mówi, jak my sobie analizujemy w czasie partii takie wycofanie skoczka na pasywną stronę może nie być atrakcyjne, lecz pamiętajmy, że czarne mają tutaj opcję zagrania C5 i. Kompletnie rozwalenia tego centrum, i te figury mogą nabrać rozpędu w pewnym momencie. No ale tutaj Wojtaszek zagrał wieża D1, skoczek na A6 i już zauważymy, że tutaj Mistrz Świata ma już wszystkie figury lekkie w grze. No i teraz, właśnie, tutaj nastąpiło E5. Od razu tego skoczka przepędzamy w centrum. Można by było na przykład zagrać po prostu A3, żeby nie wpuścić na przykład skoczka. No, tak mi się wydaje, że to też taka opcja istnieje, no ale w debiutach Radek jest tutaj perfekcjonistą, więc na pewno wie co robi. Skoczek zagrywa na D7. No, i nadal można by było na przykład zagrać A3, a następnie wieża C8, na przykład. No, tak po, po prostu to może wyglądać. Potem można wybić, i podobna sytuacja byłaby na pewno co w partii. W tym momencie tutaj, właśnie biały, wybił na D5. No, i teraz kwestia, co zrobić? Czy wybić pionkiem, czy wybić tym pionkiem, czy skoczek B4, ruch trącony? Tak, skoczek B4, ruch trącony zostało zagrane. Hetman B1, ale ten skoczek nie zagrał tu po to żeby odbić na D5, yy, chociaż to tak wygląda na pierwszy rzut oka tylko żeby odbić pionkiem i skoczek po prostu za chwilę sobie zagra na C6. Różnica jest taka, że jakbyśmy, powiedzmy, teraz czarnymi tutaj wybili na D5, no to A3 jest możliwe i ten skoczek nie przejdzie w tę stronę. Pozycję mamy następującą i Radek teraz no, tutaj musi jakoś manewrować figurami. Można by powiedzieć, że zobaczcie, ten goniec jest pasywny, ale on zawsze tu ma opcję wyjścia. To jest taki też główny problem, ale tutaj nic się nie dzieje. Myślę, że pozycja jest równa po prostu. Skoczek zagrywa na F1. Widzimy manewry skoczka. Skoczek za chwilę będzie chciał zagrać zapewne na E3. Goniec na A6 to co już wspomniałem Mistrz Świata szuka takiej aktywnej gry dla swoich figur. To jest niezwykle istotne w grze w szachy. Skoczek na E3 i wieża C8. Wszystko wygląda w sposób naturalny, zdrowy. No i teraz A3. Skoczek oczywiście musi uciekać na C6 i posunięcie B3. No Na pewno taki ruch, który. Cóż, cóż mogę powiedzieć? Bo za bardzo pewnie nie chcę tutaj białe dostać takiego posunięcia A4, żeby przyblokować te pionki, bo po każdym ruchu zawsze będzie bicie w przylocie, czy po prostu bicie. Więc B3 zostało zagrane, bo po A4 na przykład jest B4 posunięcie. No a zawsze tutaj goniec może wyjść. Wprawdzie będzie strzelał może w pionka. Ciekawy jestem, właśnie jakie tutaj plany miał Wojtaszek. No i teraz tutaj czarne zagrały B5. Zobaczcie, te piony są nieco wyżej, już jakiś tam. O, są opcje przełomu, przełomu w tym momencie i H4. Ha, tak się łatwo mówi. No i H4, prawda? H4. Łapimy przestrzeń. Czasami tu się zakotwiczy skoczek i będziemy grozić prostym matem na H7. W tym momencie zostało zagrane właśnie B4. Słusznie, no bo gońca trzeba otwierać. Zdecydowanie A4. I teraz, moi drodzy, tutaj następuje bardzo ciekawe zagranie z punktu strategicznego. To jest naprawdę fajny przykład na to, żeby. Wiedzieć, jakimi figurami grać i co robić dalej, nie chcę za dużo zdradzać. Zatrzymajcie sobie, proszę, materiał i spróbujcie znaleźć zagranie Mistrza Świata. Jeżeli ktoś ma ochotę, oczywiście zapraszam serdecznie. Ja w tym momencie już mówię, jaki to jest ruch. Uwaga, jest to posunięcie goniec E2. Bardzo ładne posunięcie. O co chodzi? Ten goniec, tak naprawdę, nic tutaj pożytecznego już nie robi. On tylko strzela w, pusty, w pustą diagonalę. Oczywiście y, zajmuje jakieś pola, to nie jest tak, że ta figura jest totalnie bezużyteczna. Ale z punktu szachowego, jest y, no, w zasadzie nieaktywna ta figura, można powiedzieć w ten sposób. Chodzi głównie mi o to, żeby y, po tym y, goniec E2. Zbić skoczka, i to jest jak najbardziej dobra wymiana z punktu strategicznego dla czarnych. Z tego względu, że zobaczcie, pionki tutaj w centrum mamy na białych polach. No i ten goniec białopolowy nam jest po prostu niepotrzebny. No i teraz tutaj partia nabiera już w tym momencie rozpędu, gdyż ma troszeczkę teraz charakter zamknięty. Ale zaczyna się powoli dziać. Otóż moi drodzy, Magnus Carlsen zagrywa F6. No i teraz. Jest mały problem, jak zagrać białymi. Znaczy problem i nie problem, bo tutaj się bardzo komplikuje, bo jeżeli goniec, załóżmy, stałby na G2, no to byśmy myślę, że z miejsca zagrali F4 i wzmocnili punkt na E5, lecz no nie ma takiej możliwości i trzeba sobie z tym jakoś poradzić. Radek Wojtaszek zagrywa goniec na G4. Zagrywa gońcem na G4 oczywiście i teraz dzieje się bardzo, bardzo dużo ciekawych opcji. Okazuje się, że dobrą opcją dla Mistrza Świata byłoby zbicie na E5, lecz Carlsen zagrał posunięcie F5. Znaczy powiem tak, no silniki tutaj podobnie pokazują, ale już mówię o co chodzi. Sprawdźmy. Jeżeli pionek by wybił na F5, co jest takim dosyć trudnym ruchem, no bo zauważmy, że tutaj z szachem fajnie zbić pionkę zawsze. No i tak należałoby zrobić Król H8. I teraz są dwie opcje. Jeżeli zbijemy tutaj pionka na E5, to jest ruch D4 i pozycja czarnych jest wyśmienita. Ten pionek, który robi wielką karierę i te skoczki za chwilę wejdą mocno do gry. Widać to głym okiem, jak te figury zaczynają grać. Powiedzmy po tym posunięciu: jeżeli Goniec na przykład by zbił na D5, no to zwyczajnie czarne też biło tutaj na D4. I historia się tak naprawdę powtarza. Bardzo dobra pozycja czarnych mogłaby być w tym momencie. Po G4, właśnie tutaj nastąpiło F5. Teraz, moi drodzy, Radek Wojtaszek nieco się zamyślił w partii. I zagrał posunięcie bardzo ciekawe. Spróbujmy wspólnie odgadnąć, jaki to ruch, lub po prostu zobaczyć, co tutaj się może zadziać. Otóż, oczywiście, zatrzymajcie sobie, proszę, materiał. I jest to posunięcie, uwaga, uwaga, skoczek F5. Tak, to są takie, myślę, że standardowe posunięcia. Tutaj oddał Radek figurę za dwa pionki. Z możliwością ataku na H7, z możliwością szacha, naprawdę wygląda to bardzo dobrze. No i teraz odpowiedź mistrza świata była piorunująca. W studiu, jak oglądałem na żywo pana Bartosza Soćko i Mateusza Bartla, jak komentowali tę sytuacje, no to byli sami zaskoczeni odpowiedzią Magnusa Karsena. Z tego miejsca pozdrawiam sympatycznych arcymistrzów. Moi drodzy. Magnus Carlsen teraz zagrał e, bardzo e, interesujący i naprawdę taki ruch na poziomie mistrza świata trzeba przyznać i spróbujmy znaleźć to posunięcie. Zatrzymujemy oczywiście materiał. Uwaga, jest to ruch goniec H4. Na pierwszy rzut oka wydaje się takim dziwnym ruchem. E, Goniec zbija po prostu pionka bandowego. No przy królu, wiadomo, opcja jest taka, że jak będzie wybicie, no to tutaj ten Hetman wchodzi za chwilę do, do akcji na króla. No ale. Właśnie jak zareagować, tu jest strasznie dużo możliwości do policzenia i Radek w tym momencie naprawdę zamyślił się na dłuższą chwilę. Przeanalizował na pewno jakieś tam bicia na H7. Od razu wam powiem, że takie bicie na H7, no to jest tylko zdobycie pionka i chyba nic więcej, to zawracanie z głowy figurą, tak naprawdę tracenie, można z jednej strony powiedzieć, tempa. Ciekawym rozwiązaniem tutaj na przykład było, bo w partii poszło tak, i zaraz do tego wrócimy. Ale bardzo ciekawym ruchem na przykład byłoby zagranie wieżą na D1. I ten ruch wydaje się też dziwny, ale chodzi o koordynację figur, żeby ten goniec miał grę. Powiedzmy, po król H8 y, można by było zagrać król G2, żeby wzmocnić cały czas. Zobaczcie, że tutaj wisi skoczek, tutaj wisi goniec, cały czas dużo się dzieje ale taki główny problem Białych jest taki, że jak te wymiany nastąpią powiedzmy, to Król nie ma obrońcy i ten Hetman za chwilę wchodzi na G4 razem z wieżą tu mogą zrobić już krzywdę Białym i ta partia mogłaby się skończyć niestety dla naszego arcymistrza źle i teraz po Król G2 na przykład Hetman E8 mógłby zagrać żeby próbować przejść na skrzydło hetmańskie no i tutaj po takim spokojnym ruchu ta pozycja myślę, że jest nieco lepsza ze względu na nieco lepsza dla czarnych ze względu na tą figurę, ale to jest takie minimalne według mnie, bo jest cały czas złożona ta pozycja, bo za chwilę pewnie wejdzie wieża Hayden i tam są fajne opcje ataku. Bardzo skomplikowana rzecz. No, ale jak jeszcze można by było zagrać? No powiedzmy w tym momencie, no. Moi drodzy, powierza, y, przepraszam, po biciu. No właśnie, tak może zróbmy jak było w partii. Po tym posunięciu, y, no, Hetman tutaj wybił na H4. Od razu. Ale, y, no, można by było zagrać zupełnie, zupełnie inaczej i myślę, że zdecydowanie lepiej. Bardzo trudne posunięcie teraz y, y, przyszło na, y, do zagrania Mistrzowi Świata y, y, i byłby to ruch, moi drodzy. Skoczek z D na E5. Bardzo ciekawe zagranie. Z tego względu, że ten skoczek za chwilę wchodzi tutaj na F3, a ta wieża nie ma znaczenia. I na przykład po wybiciu, po wybiciu, jeżeli weźmiemy sobie wieżę, to mamy skoczek F3. No, i tak naprawdę, czy król zagra na G2, czy król zagra na F1? Bez większego znaczenia, Hetmanem i tak zbijamy, i wchodzimy na H3. A jeżeli król by stał na G2, to Hetmanem wchodzimy po prostu na G4 z atakiem matowym. No, tak mogłoby być. No, moi drodzy, przejdźmy dalej. No, zobaczmy, jak było w partii. Hetman zbił na H4, i jak sobie tutaj dalej z tym radzić? Otóż Radosław Wojtaszek zagrał gońcem na E6-szach. Okazuje się, że oczywiście. Takie bicie tutaj e, skoczka jest bardzo atrakcyjne, lecz cały czas tu wchodzi nam e, skoczek na D4 i tu są ataki matowe. Tu jest praktycznie koniec partii. Za dużo nawet nie trzeba liczyć. To gołym okiem widać, oczywiście widać to na pewnym poziomie, na pewno arcymistrzowskim. E, dla osób chętnych, oczywiście zachęcam do głębszej analizy. E, moi drodzy, po tym posunięciu tutaj Radek dał szacha, król zagrał na H8 e, i Hetman zagrał na D3. Tu następuje teraz szereg posunięć, które troszeczkę upraszczają, powiedzmy, grę. Jeśli chodzi o figury, mianowicie skoczek cały czas zbił na e 5 na Dzieje się strasznie dużo, ale tu jest na szczęście wszystko pod kontrolą. Zobaczmy, co się działo. Pionek wybił, skoczek wybił za takim na Hetmana i Hetman D5. No wydaje się, że białe się uratowały figura więcej, lecz skoczek na F3 cały czas to wchodzi i robi się niebezpiecznie. I teraz, moi drodzy, jak zagrać? Jest jedyny ruch, który nie przegrywa w tej sytuacji białymi a i jest to posunięcie hetman F3. No hetman F3, wybicie, oddanie hetmana, ale to nie jest tak całkowicie za darmo. Zobaczcie, wieża zbija na F3 i po prostu goniec na C8. Podsumowując tę sytuację w tym momencie, e, zauważmy, że e, białe mają wieże i dwa gońce za hetmana. Generalnie w normalnej pozycji, takiej bezpiecznej, powiedzmy, to byłaby duża przewaga białych według mnie, jeszcze w zależności od struktury pionów, jak te piony stoją, czy mamy równo w pionach, czy jest jakaś przewaga piona, e, to wszystko zależy e, od wielu czynników, lecz e, no w tej sytuacji. Tutaj silnik ocenia na minus 0,7, więc dla czarnych troszkę lepiej. Z tego względu, że koordynacja tych figur nie jest najlepsza. I jak uda się skoordynować te figury, no to biały będzie tutaj stał bardzo dobrze. Wieża zagrała na F8, no wiadomo, asekuracja ósemki przy okazji atak gońca. Goniec bardzo ładnie zagrywa na B7. Tu chodzi o to, żeby jednak króla mieć, no żeby króla zabezpieczyć od szachów ewentualnie. To goniec G2 zawsze wchodzi. No i teraz następuje bardzo ciekawy ruch, hetman F6. Z naciskiem na F2, oczywiście tu wieża broni, wszystko widzimy, ale też zobaczcie, że wieża A1 jest teraz broniona. I teraz wydaje mi się, że białe. Dużo było tu zresztą bardzo trudnych ruchów do wykonania przez Radka Wojtaszka, ale myślę, że ten jeden ruch jest bardzo ważny, chociaż Radek zagrał ten ruch bardzo szybko, co jest w ogóle fantastyczne i szapoba, bo. To jest jedyny ruch, który tutaj daje, daje powiedzmy szansę. Moi drodzy, jest to ruch wieża z D na E2. Bardzo trudne posunięcie z jednej strony. O co w ogóle chodzi? Przecież to jest antylogiczne, że te wieże tutaj są zdwojone za piątkiem, który jest zablokowany. To nie ma totalnie sensu teoretycznie. Generalnie ma sens bardzo duży, bo chodzi o uwolnienie gońca na E3. Koordynacja figur to jest bardzo ważne. Jeżeli byśmy zagrali tak, no byłoby to świetne, bo jeżeli by wstał goniec, no to oczywiście wieża tutaj byłaby zdecydowanie lepsza. No ale po takim posunięciu jest koniec partii, dlatego że jest atakowany goniec i jest groźba Hetman E1 ze zdobyciem właśnie kolejnej figury i tu czarne by sobie spokojnie poradziły. Moi drodzy, piękny ruch ze strony naszego arcymistrza. Hetman zagrał na F7, zobaczcie, Hetman strzela cały czas w dwie rzeczy i nie ma jak tego obronić. No tutaj Goniec zagrywa na G2 chowa króla i Hetman oczywiście zbija pionka. To jest jedyna szansa czarnych, żeby ten pionek miał jakieś szanse dojścia. Goniec zagrywa na E3 i teraz można powiedzieć, że spokojnie tutaj już można oddech uspokoić, że tak powiem. Wieża zagrywa na D8 i mistrz świata zaproponował Remis. Co zrobił Radosław Wojtaszek, moi drodzy? Pomyślał, myślał tutaj jeszcze nad, nad tą pozycją. No i ostatecznie przyjął ten remis. I powiem Wam, że to jest chyba dobra decyzja naszego arcymistrza, gdyż Magnus Carlsen raczej by tutaj grał bezbłędnie tą pozycję. Bo jeżeli powiedzmy. No, ja nie chcę tu nikogo negować, ale jeżeli po stronie czarnych był, byłby jakiś powiedzmy zawodnik typu 2400, to ja myślę, że Radek by tę pozycję próbował wygrywać. To znaczy że też zależy wszystko od sytuacji, to jest Puchar świata, zależy od turnieju, jaka jest sytuacja. Ale no tak naprawdę jak dalej można by było grać. No generalnie te gońce nie mają za bardzo jak zatrzymać tego pionka. I trzeba by było jednego z tych, tych, tych gońców oddać prawdopodobnie za tego pionka. No i tak naprawdę, Remis chyba to jest uczciwym wynikiem. Zobaczcie, wieża zagrywa na... Na przykład na D2, bo wymiana jednak, jednak tej wieży byłaby raczej logiczna, i na przykład po pochapić, aby robić lufcik. No, można by było zagrać wieża C1. Ten pionek jest już nieistotny, bo chodzi o atakowanie króla, i te gońce mogłyby tego króla jednak trochę pomęczyć. No ale Hetman mógłby na przykład zagrać na D3. Zobaczcie, ta diagonala jest już broniona a pionek już ma wolną drogę do akcji I na przykład goniec F4. No i moi drodzy, no nieco lepsza pozycja czarnych, ale to tak się wydaje. Nieco lepsza dla komputera. Dla człowieka to nie jest takie oczywiste, więc myślę, że remis jest bardzo ładnym wynikiem po takiej skomplikowanej, ciężkiej walce. Przede wszystkim gratulujemy Radkowi, że wykonywał bardzo trudne posunięcia pod na pewno dużą presją, grając z Mistrzem Świata. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Cześć.